To od Amsterdamu. W kraju tak liberalnym jak Holandia termin gołe ulice może budzić nieprzyzwoite skojarzenia, ale tu chodzi o stworzenie czegoś, co lokalne władze nazywają wspólną przestrzenią. Brak znaków i sygnalizacji i praktycznie żadnej granicy między ulicami a chodnikami. W tym idealnym świecie Henry Frieswijk może zrobić coś takiego. Udało się, pewnie. Nie bałeś się? Wcale. Mogłeś to zrobić, bo to ty przebudowałeś to skrzyżowanie. Tak, zrobiliśmy to kilka lat temu. Wcześniej było tu mnóstwo świateł, a piesi musieli długo czekać na przejście. Mieliśmy tego dość. Chcieliśmy stworzyć środowisko bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Dawniej skrzyżowanie wyglądało tak. Sygnalizatory, wysepki dla pieszych, znaki drogowe i wymalowane na asfalcie linie. A oto jego goła wersja, gdzie obowiązuje tylko jedna zasada. Samochody muszą przepuścić pieszych i rowerzystów. Chodzi o to, że po usunięciu wszystkich pułapek współczesnego ruchu drogowego kierowcy, rowerzyści i piesi muszą ze sobą współdziałać. Uczestnicy ruchu przestali wpatrywać się w znaki i zaczęli patrzeć na siebie, aby przedostać się przez skrzyżowanie. Doszedł element ryzyka, ale właśnie o to chodzi. A więc wszyscy zbliżający się do skrzyżowania bez znaków zwalniają, bo wiedzą, że istnieje ryzyko. Dokładnie. A potem puszczają się nawzajem. Tak, w grzeczny sposób. Fajny pomysł. Grzeczność. No, nieco staromodne. Może i tak, ale to działa. Potwierdzają to statystyki. W ciągu 4 lat przed zmianą zasad doszło tu do 8 poważnych wypadków. W ciągu 4 lat po likwidacji znaków nie było ani jednego. Ile aut przejeżdża tu w ciągu dnia? Około 10 tysięcy, więc całkiem sporo. To ruchliwe skrzyżowanie. A jaka była reakcja mieszkańców? Początkowo wszyscy byli bardzo sceptyczni, bo nie wierzyli w skuteczność tego rozwiązania i musieli się do niego przekonać. Nie ma tu żadnych znaków ani sygnalizacji, więc musieli się do tego przyzwyczaić. Trwało to parę lat, ale dziś reakcje są bardzo pozytywne. Dodatkową korzyścią jest to, że nowe, bezpieczniejsze skrzyżowania są przyjemniejsze dla oka. Skrzyżowania w Drachten są bardzo przemyślane. Te fontanny nie tylko wyglądają ładnie, wykonują także konkretne zadanie. Podłączone są do czujników. Im większy ruch, tym wyższy strumień wody, co oznacza, że tłumią hałas. Na razie pomysł wspólnej przestrzeni testowany jest w 7 miejscach w Holandii, Niemczech, Danii, Belgii i Anglii. Rezultaty są obiecujące. Ale prawdziwy sprawdzian nastąpi dopiero wtedy, gdy na wprowadzenie tej radykalnej metody odważą się wielkie miasta takie jak Londyn czy Paryż.